kształtów. Witam, jestem koło. Spójrzmy, co jeszcze ma kształt koła. Popatrzcie, to jest rower. Ale czegoś brakuje. Kół, kół, które mają kolisty kształt. Koła sprawiają, że rower jeździ. A oto króliczek, ale gdzie jest jego ogonek? Ogonek jest tutaj. Ogonek ma kształt koła. Ogonek króliczka jest słodki i puchaty. Co jeszcze ma kształt koła? Jest czerwony, okrągły i smaczny. Rośnie nisko nad ziemią na krzaczku. Można kroić go w plasterki i dodawać do sałatek. Albo keczup robić z niego. Wiecie, co to takiego? Zgadliście wszyscy! To jest pomidor! Pomidor w kształcie koła. Koła roweru. Ogonek króliczka i pomidor. Wszystkie mają kształt koła. Witam, jestem półkole. Spójrzmy, co jeszcze ma kształt półkola? Ale zabawa! Popatrzcie, ptasie jajka. Ale czegoś brakuje. Tak, to jest gniazdko w kształcie półkola. Popatrzcie, z jajek w gniazdku wykluły się trzy ćwierkające pisklątka. To jest nóżka grzyba, ale czegoś jej brak. Kapelusza grzyba. Kapelusz grzyba ma kształt półkola. Ale ładny grzybek. Spójrzmy, co jeszcze ma kształt półkola. Jest pełna soku i pomarańczowa. Wewnątrz pomarańczy się chowa, a gdy ją ugryźć, tryska sokiem. Dobrze, to cząstka pomarańczy. Cząstka pomarańczy, świetnie, dobra robota. Cząstka pomarańczy w kształcie półkola. Jaka soczysta cząstka pomarańczy. Kapelusz grzyba, ptasie gniazdko i cząstka pomarańczy. Wszystkie mają kształt półkola.